Boże Narodzenie i Nowy Rok to czas, kiedy spełniają się nasze marzenia. Nie tylko te wielkie, które pomagają nam zrozumieć, po co żyjemy, ale takie, które sprawiają nam, że potrafimy uśmiechać się do siebie przy wigilijnym stole. Pyszne ciasta, choinka i opłatek, to jakby nie patrzeć, barwy żółto-biało-zielone. Takie mają być nadchodzące święta, taki ma być nadchodzący rok. Szczęścia, bo bez niego nie byłoby sukcesów. A jako, że szczęście sprzyja, to chciałbym się z wami nim podzielić. Składając życzenia świąteczno-noworoczne, chciałbym podziękować za sezon, który już jest za nami, za kolejny udany sezon dla Falubazu, za kolejny medal, który zdobyliśmy razem, bo razem walczyliśmy o to wszystko. Zarząd, zawodnicy, mechanicy, kibice, sponsorzy, całe nasze środowisko. A więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za to, co było do tej pory. Natomiast liczę, że okres świąteczno-noworoczny będzie czasem spokoju, czasem na podsumowanie tego wszystkiego, czasem na rodzinę. W okres świąteczno-noworoczny chciałbym, aby Państwo spędzili go w najbliższym otoczeniu, z osobami, które są bliskie, aby to był okres, gdzie można podsumować to, co było do tej pory, zastanowić się nad wszystkimi rzeczami, nie tylko sportowymi, a myślę, że skład, który dzisiaj dopięliśmy i podpis trenera, który jest w Falubazie z nami od dzisiaj, będzie tylko dodatkowym krokiem, który zrobiliśmy, bo skład, drużynę mamy, wydaje mi się, bardzo dobrą. Życzę więc szczęścia, bo tego szczęścia na pewno będzie potrzeba. Będzie potrzeba Państwa pomocy. Życzę tego dla Was wszystkich, również dla siebie, bo jestem kibicem. Zdrowia, bo gdy go nie ma, to wszystko inne nie smakuje tak, jak powinno, więc nie może go nam zabraknąć. Szanowni Państwo, poprzez właściwą współpracę pomiędzy ZKŻ-em a Sportową Spółką Akcyjną udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć silny, stabilny i dobrze prosperujący klub żużlowy. Wierzę i jestem głęboko przekonany, że tak będzie cały czas, czego Państwu z okazji zbliżających się świąt i Nowego Roku i sobie serdecznie życzę. Przede wszystkim chciałbym wszystkim życzyć pomyślności, tego, żeby nie zabrakło nigdy podstawowych produktów do życia i w miarę możliwości jakby zostało parę tam pieniążków, to zawsze przyjść na U69 i jeździć z Falubazem. Święta to także prezenty, w związku z tym pragnę, żeby każdy z Was znalazł pod choinką to, czego najbardziej pragnie. Wszystkim w kibicom Falubazu Zielona Góra życzę zdrowia, wesołych świąt oraz mocnego wejścia w 2011 rok. Życzę bimbo. Andrzej Huszta. Grzegorz Zangota. Kasper Rogowski. Robert Dowch. Piotr Kuźniak. Greszczyk Ryszard. Adam Strzelec. Jacek Wątrzak. Szczęścia, bo bez niego nie było. Będą czasem refleksji, który... Ach, refleksji. Ale poczekaj chwilę. No już tak wiem. No poczekaj, jak już muszę. Tak. Wszystkim kibicom Falubazu Zielona Góra zdrowia, wesołych świąt oraz szczęśliwego roku. Na kombie będzie?